Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, jak można wstawiać obiekty, a raczej jak wstawiać nowe obiekty do sceny w Blenderze. Pozwólcie, że to pokażę. A więc wstawianie nowych obiektów należy rozważać w kategoriach miejsca, w którym się znajdujemy. W chwili obecnej jestem w widoku 3D i wstawianie obiektów do widoku 3D odbywa się za pomocą menu, które nazywa się Add, czyli Dodaj. Menu to możemy znaleźć albo na górnej części belki ekranu, ewentualnie na dolnej, jeżeli mamy header przełączony na spód ekranu. Zależnie od tego, co macie domyślnie, to menu będzie albo tu, albo tu. Można również wcisnąć klawisze Shift A, za chwilkę to pokażę. Naciskam Shift A i pod kursorem myszy pojawia mi się menu i te obiekty, które tutaj są, mogę wstawić do sceny. Z tym, że dotyczy to wszystko widoku 3D. Jeżeli jestem w innym widoku, na przykład w panelu Video Editing, obowiązują dokładnie te same zasady. Możecie znaleźć przycisk Add, który dodaje nowe elementy, w tym przypadku to są paski, tak zwane stripy, które zawierają scenę, obrazki, dźwięk lub efekty specjalne. Jeżeli będziecie pracowali z compositingiem w edytorze nodów, to wstawianie nodów również robi się za pomocą przycisku Shift A i przez menu Add. Można dodawać nowe nody, na przykład coś takiego jak filtr dodający takie promienie światła. A więc zależnie od sceny w Blenderze, używam zawsze i wszędzie tego samego klawisza i jest to Shift A, przynajmniej w domyślnej konfiguracji. Teraz, jakie obiekty możemy dodać do sceny? Otóż, jeżeli chodzi o scenę 3D, skupimy się na tym, możemy dodać obiekty takie, które nazywa się prymitywami i obiekty podstawowe. Prymitywy to są te wszystkie kształty, które tutaj mam. Są to także obiekty dodawane przez różnego rodzaju wtyczki. Mam teraz włączoną jedną wtyczkę, która dodaje te nowe elementy. Mogę także mieć włączone dodawanie obrazków jako prostokątów. Images as planes jest to również polecenie menu pochodzące z wtyczki, no i możemy dodawać różne inne proste obiekty, które w tym menu się znajdują. Zobaczmy może na początku, jak wygląda dodanie najprostszego obiektu i jakie z tym wiążą się konsekwencje. Jeżeli wcisnę Shift A i wybiorę Mesh, a później Plane, to dodam do sceny kwadrat. Ten kwadrat można przesunąć już po jego dodaniu. Mogę rozwinąć taki panel, który się pojawia zawsze po ostatniej operacji i w tym przypadku jest to operacja Add Plane i teraz mogę określić kilka parametrów, na przykład rozmiar tego plane'a, tego kwadratu. Rozmiar jest zapamiętywany, więc jeżeli ustawię sobie 4 metry na przykład i taki plane usunę, to później dodając następny będę miał zachowany ten sam rozmiar, który ustawiłem. Ale tego typu zapamiętywanie parametrów dotyczy tylko tej górnej części suwaków, które tutaj można znaleźć. To czasami są inne suwaki, niekoniecznie size. Niemniej jednak położenie podane tu jako location nie będzie zapamiętywane. Jeżeli ustawię swojego plane'a na przykład w położeniu 2.0.0, to dodanie kolejnego i tak wstawi go w miejsce, gdzie jest kursor 3D. Zauważcie zresztą, że jeżeli przesunę kursor 3D, klikając na to narzędzie, które tu mam i przestawiając ten kursor, dodanie następnego elementu spowoduje, że on się pojawi w miejscu, gdzie jest kursor. Tak to będzie działało. Teraz każde kliknięcie lewym klawiszem będzie przestawiało kursor, dlatego że jestem po prostu w trybie przestawiania kursora. Powrócę może do normalnego zaznaczenia, ewentualnie do takiego. W tym momencie klikam i nic się już z kursorem złego nie dzieje. Aby kursor ustawić na środku, naciskam Shift C. Teraz tak, usunę te obiekty. Powróćmy jeszcze do tego pola, które pojawia się przy wstawianiu obiektu, więc mamy zapamiętany rozmiar, przywrócę do normalny. Później mam Location, to już wiem o co chodzi. Mam także Rotation, to jest możliwość obrócenia obiektu podczas jego wstawiania. Znaczy po jego wstawieniu. Jeżeli tutaj ustawię sobie wartości takie liczbowo, jakie będę chciał, no to one zostaną, ale przy następnym wstawieniu znikną. Pozostało omówić jeszcze dwie opcje. Jedna z nich to Generate UVs, a druga to Align to View. Generate UVs jest to polecenie, które mogę wyłączyć i w tym momencie nic się złego nie dzieje. Natomiast jeżeli ono jest włączone, to w tym momencie Blender generuje mi rozwinięcie siatki 2D tego obiektu, który wstawiłem. Jeżeli włączę sobie tutaj w podzielonym widoku edytor UV, to jest edytor, który pokazuje mi rozwiniętą siatkę tych obiektów, które mam na scenie. Więc jeżeli wcisnę teraz Tab, aby przełączyć się do trybu edycji, tutaj zobaczę rozwinięcie tej siatki. Jeżeli zaznaczę, dodatkowo ono będzie takim pomarańczowym kolorem pokazywane, przynajmniej w domyślnym schemacie kolorów. Więc tak to wygląda. W przypadku innych obiektów, bardziej skomplikowanych, takich jak klocek na przykład, rozwinięcie siatki rozwija mi cały ten klocek na płaską powierzchnię. Dokładnie tak, jakbym go po prostu rozciął i umieścił te ściany w jakiś taki sposób. Inne obiekty, które mogę dodać, na przykład kulka,
mają rozwinięcia trochę bardziej skomplikowane, z tych ścian więcej. One są zawsze umieszczone na kwadracie, ale nie zawsze będą zajmowały całą przestrzeń. Zobaczcie na przykład, jak będzie wyglądała inna kula, która nazywa się Icosphere. Rozwinięcie wygląda w ten sposób. Mogę dodać także jeszcze na przykład małpkę, jest dosyć ciekawe, w sensie rozwinięcia, rozwinięcie wygląda w taki sposób. A więc obiekt jest dosyć skomplikowany, jak widzicie, no i oczywiście jego rozwinięcie również. Wróćmy teraz do podstawowych opcji związanych z dodawaniem obiektu. Nie jest to jeszcze wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Otóż jak dodajemy obiekt nieco bardziej skomplikowany od klocka, na przykład taki jak circle, w tym momencie nie ma takiego parametru jak size. Za to jest parametr, który określa promień tego kółka, to jest radius, i ewentualnie możemy mieć inne parametry, takie na przykład jak vertices. Vertices jest to ilość wierzchołków, z których zbudowane jest nasze kółko. W tym momencie jest ustawione, że tych wierzchołków ma być 32. Ale jeżeli usunę takie kółko, mogę dodać nowe, które będzie się składało na przykład z 4 wierzchołków i spowoduje to, że moje kółko będzie wyglądało jak kwadrat. Mogę dać także na przykład 5 wierzchołków, 6 i tak dalej i będzie to generowało oczywiście wielokąty odpowiadające ilości wierzchołków. Myślę, że to jest dosyć zrozumiałe. Teraz następna rzecz, która tutaj jest ciekawa, której nie było w przypadku prostszych obiektów, to jest sposób wypełnienia tego kształtu, który dodaję. Jest też tak jak fill type. W tym momencie mam wybrane nothing, co oznacza, że jest ten obiekt niczym niewypełniony. Jest pusty. Ale jeżeli wybiorę sobie z tego menu coś takiego jak n-gon, czyli wielokąt, to dostaję od razu wypełnienie i cały obiekt jest jedną ścianą zbudowaną z kilku krawędzi. Mogę również wybrać sobie zamiast n-gon coś takiego jak triangle fan. W tym momencie jest to taki wiatrak jakby z trójkątów, ale widać to tylko dopiero wtedy, jeżeli włączę sobie tryb edycji. I zobaczę, że wtedy rzeczywiście obiekt mój składa się z trójkątów. Mogę także włączyć wyświetlanie krawędzi. W tym momencie klikam w Overlays i wybieram Wireframe. Jeżeli nie widać siatek, to w tym momencie należy ten parametr przesunąć do samego końca. Dla wartości 1 on rysuje krawędzie również na płaskich powierzchniach, tak jak tutaj. A więc widzę teraz dokładnie siatkę całego mojego obiektu. Mogę dodać oczywiście bardziej skomplikowane kółka, które będą miały więcej wierzchołków i tych trójkątów również będzie więcej. Jeżeli w trybie edycji zaznaczę środkowy wierzchołek i go podniosę do góry za pomocą narzędzia do przesuwania, to otrzymam coś w rodzaju takiego chińskiego daszku. Chińska czapeczka powstaje. Taki stożek bez, powiedzmy sobie, podstawy. Ok, jakie jeszcze można wstawić obiekty i jakie mają opcje? Zobaczcie, co będzie w przypadku UV Sphere. UV Sphere jest to kulka, przypominająca troszeczkę swoją budową globus. Ciekawostką w tej kulce jest to, że ona większość ścian ma zbudowanych z czworokątów, jeżeli się przyjrzycie. Natomiast na biegunie północnym i południowym ściany zamieniają się w trójkąty. Wszystkie ściany spotykają się w jednym wierzchołku na szczycie kuli i na dole oczywiście też. Teraz zmieniając ilość wierzchołków, na przykład na 16, mogę spowodować, że będzie mniej południków w takim, powiedzmy sobie, globusie. Ewentualnie, jeżeli zmienię ilość pierścieni, rings to są pierścienie, mogę zmienić ilość równoleżników. Jeżeli dam 5, dostaję na przykład taki kształt. Minimalne wartości, które mogę tu wpisać, to 3 i 3. Dostaję wtedy taką dziwną bryłę, która już w ogóle nie przypomina kuli. Pozostała grupa parametrów jest już raczej Wam znana, więc nie powinna nikogo dziwić. Ustawię teraz domyślnie te parametry. Radius możemy zostawić na 1, to powoduje, że wielkość średnicy jest 2, więc mamy taką typową, standardową kulę. Kolejny obiekt, który mogę dodać, to jest Icosphere. Jest to również kula, z tym, że zbudowana troszeczkę inaczej. Każda ściana tej kuli zbudowana jest z trójkąta. No i te trójkąty mogę sobie dzielić na coraz drobniejsze, zwiększając ilość subdivisions, to jest ilość podpodziałów lub podziałów. Więc jeżeli dodam odpowiednio duży stopień podziału, otrzymam bardzo dokładnie przybliżoną kulę poprzez sieć malutkich trójkątów. Nic poza tym się w tym obiekcie szczególnego nie dzieje, cała reszta parametrów jest taka sama. Gdy dodam sobie cylinder, to w tym momencie na scenie 3D pojawia się walec. Jest to standardowy walec, mogę tutaj sobie zmienić ewentualnie jego wysokość. Mogę wstawić na przykład taki placek, jest to idealna moneta w tym momencie. Gdybyście chcieli modelować monety, proszę bardzo, gotowy model już macie. Można także zmienić promień, ilość wierzchołków, która powoduje, że ten walec będzie miał odpowiednio ciekawą budowę. Proszę bardzo, na przykład moneta sześciokątna jest. I tak samo jak w przypadku pierścienia z wierzchołków, czyli circle, mogę tutaj określić, że ściany walca znajdujące się na podstawach będą wypełnione, w tym przypadku wielokątem, albo znowuż wielokątem zbudowanym z trójkątów. Kolejny obiekt, który mogę dodać, to stożek. Stożek ma dosyć ciekawe parametry, ponieważ oprócz tego, że ma zwyczajnie ilość wierzchołków w obwodzie, ma również coś takiego jak drugi promień. Pierwszy promień steruje średnicą podstawy takiego stożka. Jest to podstawa w tym momencie zamknięta za pomocą n-gona. Mogę ją zamknąć za pomocą trójkątów, jeżeli będę chciał, ale
Zostawię to na razie w domyślnych ustawieniach. Drugi promień w stożku służy do określenia promienia ścięcia tego stożka. W tym momencie dostaję stożek ścięty. Tak to wygląda. Jeżeli dodatkowo ustawię sobie w takim stożku, żeby nie wypełniał w żaden sposób podstawy jednej ani drugiej, otrzymuję coś w rodzaju klosza do lampki, taki abażur do lampki nocnej. Myślę, że każdy z Was widział coś takiego. Kolejna rzecz, którą mogę dodać, to torus. Torus ma dosyć ciekawe ustawienia i zobaczcie, ile ich jest. I tutaj to jest pierwszy przypadek, zdaje mi się, w którym można zapisać sobie ustawienia operatora. Czyli to, co tutaj jest, to jest operator. I teraz ustawienia, które tutaj zrobię, mogą być na tyle złożone i skomplikowane, że mogę je sobie zapisać jako tak zwany preset. Mam tutaj kilka takich presetów zapisanych, na przykład sześciokąt, które od razu tworzy mi przywołany z tych ustawień torus, ale o szczególnej konstrukcji. Mogę wybrać sobie standardowy torus, to był tak jak na początku. Mogę wybrać coś, co nazwałem ponczusiem. Wychodzi taki pączek amerykański, powiedzmy. I teraz o co chodzi tutaj? Mam tutaj w tym torusie takie ustawienia, które dotyczą ilości segmentów na obwodzie tego dużego koła, okay, oraz na obwodzie małego koła. To są ilość segmentów na poprzecznym podziale takiego torusa. Więc mamy tutaj takie jakby dwa koła, jedno zależnie od drugiego. Mam także coś takiego jak główny promień i promień ten mniejszy tych kół poprzecznych. Zauważcie, że w każdym przypadku, gdy zmieniam takie promienie, to zmienia się rozmiar torusa. Torus albo rośnie, albo maleje. Czyli jego zewnętrzne rozmiary się zmieniają. Jeżeli ustawię się w widoku od góry i zdecyduję, że chciałbym, aby ten torus mieścił się gdzieś, powiedzmy sobie, w obrębie tych dwóch kratek tutaj, to w tym momencie, jeżeli będę zmieniał rozmiar wewnętrzny, to nie będzie tak łatwo zachować rozmiaru samego torusa. Jak rozumiecie, każdy z tych parametrów zmienia jednocześnie średnicę całego obiektu. Dlatego istnieje jeszcze inny model pracy z torusem. Można zamiast tego torus dimensions tutaj i major minor włączyć sobie coś takiego jak exterior interior. I w tym momencie mogę zmieniać tylko i wyłącznie zewnętrzną średnicę albo tylko i wyłącznie wewnętrzną średnicę. Dzięki czemu jak zmieniam średnicę wewnętrzną, to mogę sterować grubością tego torusa, ale w taki sposób, że jego zewnętrzny rozmiar się w ogóle nie zmienia. To jest świetne. Jeżeli potrzebuję akurat takiej funkcji, to trudno ją zastąpić czymkolwiek innym. Mogę również zwiększyć średnicę zewnętrzną torusa w taki sposób, że wewnętrzna pozostaje bez zmian. Wewnętrzna się nie zmienia, zewnętrzna się zmienia. Więc takie są ustawienia dotyczące torusa. Mogę teraz na przykład taki torus zapisać jako na przykład obważanek. Klikam na plus, wpisuję obważanek. To jest nazwa, którą wpisuję, taka ładna. Następnie jak wcisnę Enter, pojawia się nazwa systemowa, która będzie użyta do stworzenia pliku, w którym będzie zapisana ta informacja. Teraz naciskam OK. Od tej chwili mam zapisane te ustawienia jako preset. Mogę teraz sobie otworzyć to menu i wybrać obważanek i te ustawienia zostaną wybrane i zastosowane. Jeżeli kogoś interesuje, gdzie znajdują się pliki z tego typu danymi, w którym miejscu Blender je trzyma, to już pokazuję. Należy wejść do katalogu config Blender, następnie zobaczyć, co tam jest. Mam tutaj kilka różnych konfiguracji Blendera, więc to jest wersja 2.80, w związku z tym wchodzimy do katalogu 2.80 i tam znajdują się standardowe katalogi, takie jak konfiguracja i skrypty. Mam także jakiś zapasowy śmieciowy katalog, na który nie zwracajcie uwagi. Aby znaleźć presety, które tutaj zapisałem, muszę wejść do katalogu scripts. Wchodzę tam. Następnie mam katalog presets. I w katalogu presets mam katalog operator. Wchodzę do katalogu operator, ponieważ w tym momencie to okno tutaj to jest mój operator. Tak naprawdę wewnątrz Blendera, pod powierzchnią, pod maską, wszystkie te funkcje, które wywołuję w interfejsie, nazywane są operatorami. I te operatory tutaj mają zapisane swoje presety. Kilka z nich już mam zapisanych i w przypadku torusa to będzie operator, który nazywa się mesh primitive torus add. Jest to funkcja dodająca torus, a ponieważ jest to obiekt prymitywny, to nazywa się on prymitywny torus. Nie jest to może zbytnio romantyczne, no a taka jest smutna prawda tutaj. Wchodzę do tego katalogu. I to, co widzę w środku, to są krótkie pliki Pythonowe, które zawierają konfigurację tych wszystkich ustawień, które tutaj mam. A więc w moim przypadku zapisałem przed chwilką plik o nazwie obważanek. Możemy go sobie wyświetlić. Proszę bardzo, tak wygląda wewnątrz, to jest jego źródło. Możemy zobaczyć, że tutaj tak naprawdę te wszystkie parametry, które są podane, to są parametry dokładnie tego okna i one są wczytywane z tego pliku i ustawiane, jeżeli wybiorę sobie operator po prostu z menu. Jak widzicie, location wynosi 000, tutaj także mam location 000, rotation jest 000, tutaj też jest 00 i tak dalej. Zobaczcie, że ilość segmentów to 65, ilość tych mniejszych segmentów to 55. Mamy także wybrane external interior, to jest nazwane w taki sposób.
No i później mamy już dodatkowe jeszcze promienie, które są podane jako liczby zmiennoprzecinkowe o dużej precyzji. I to wszystko. Tak wygląda cały ten pliczek z konfiguracją. I mogę tutaj po zapisaniu takiego presetu wysłać na przykład komuś taki preset i on sobie będzie mógł wgrać go do tego katalogu i używać jak gotowy. Więc w ten sposób możemy sobie przenosić konfigurację pomiędzy Blenderem, a na przykład różnymi użytkownikami. Teraz następne obiekty, które mogę tutaj dodać, to jest tak zwany grid. Nowość, nie było tego w starym Blenderze. I grid jest to po prostu zwykły plane, ale już wstępnie podzielony. Bardzo często wstawiamy do sceny plane'a i go później dzielimy przez subdivide'a, tym, tylko że w trybie edycji, a więc subdivide, później Shift-R, Shift-R, no i mamy ilość tam podziałów zrobionych. Można takie coś zrobić, owszem, ale istnieje sposób prostszy. Wystarczy tylko dodać taki grid i już go mamy. I teraz jest do ustalenia jeszcze ilość podziałów, które tutaj możemy zrobić. Minimalna liczba podziałów to 2. Zobaczcie, jak wpisuję 2 i tutaj wpiszę 2, mam po prostu tu jedną krawędź, tutaj drugą krawędź i to jest wszystko, co mogę ustawić. Nie mogę dać mniej. Natomiast jeżeli ustawię na przykład 5, to teraz pomyślcie, ile będzie ścian. Jak zrobię 5 na 5 na przykład, to czy będzie 25 ścian? Otóż okazuje się, że nie. Ścian będzie dokładnie 16, ponieważ 5 kresek zrobionych na takim plane to jest tak naprawdę 5 podziałów. I to jest właśnie ta liczba podziałów, którą wstawiam. Natomiast te 5 podziałów spowoduje, że powstaną 4 takie paski. W każdą stronę cięty taki będzie 4 na 4, wychodzi 16. Jak chcę mieć 25, muszę dać 6 podziałów. Jak chcę mieć na przykład 100, to muszę dać 101. OK? Teraz możecie szybko policzyć, jeżeli komuś się nie nudzi i zobaczycie, że rzeczywiście jest 100 takich elementów tutaj. Jakbym chciał sprawdzić szybko, to wystarczy tylko, że popatrzę sobie, ile to jest 100 na 100. 100 razy 100 to jest dokładnie 10 tysięcy. Jeżeli ktoś jest sprytny, to popatrzy tutaj na dole ekranu i zobaczy, że jest napisane faces 10 tysięcy, a to jest dokładnie liczba ścian w tym obiekcie. A więc rzeczywiście o jeden podział więcej powoduje mi odpowiednią ilość ścian. Dobra, mam nadzieję, że to jest jasne. Ostatni obiekt, który jest standardowy, który można dodać bez problemu z menu, nawet bez wtyczek, to jest Maupishon Monkey. Ona nazywa się Susan i jest taką maskotką Blendera. Jest to obiekt, który jest używany do testów różnego rodzaju. Ja na przykład bardzo często testuję Maupishona, wysadzając go, podpalając, nie wiem, topiąc, rozgniatając i tak dalej. Jest to jedna z takich maskotek. Natomiast istnieje także coś takiego jak Susan Festival Awards. Jest to taki oscarowy konkurs, przy czym Oscarem jest właśnie taka figurka z głową tej małpki. Na konferencjach Blendera można w ten sposób wygrać taką nagrodę, jeżeli się zrobiło odpowiednio ładną animację, na którą głosuje oczywiście publiczność. Dobra, teraz następne obiekty, które można dodać. To, co mam dalej w tym menu, to są obiekty dostarczone przez wtyczkę. A więc w tym momencie przechodzimy do rzeczy niestandardowych, których normalnie w menu nie ma. Ale jeżeli macie Blendera, to prawdopodobnie macie także wtyczkę, którą można po prostu włączyć. I w tym momencie od razu te opcje staną się dostępne. Ja ją mam włączoną na stałe, ponieważ jest tutaj sporo przydatnych obiektów. Potem chciałem jeszcze krótko powiedzieć o obiektach pozostałych, które są w tym menu, ponieważ warto wiedzieć, co to jest takiego, a z reguły o tym wiele się nie mówi, przynajmniej na początku. A więc teraz posłuchajcie o tej wtyczce. Wtyczkę włączam, wybierając sobie menu Edit, Preferencje i znajdując ją w zakładce Add-ons. Mogę bez zbędnego szukania przejść do grupy zamiast All, do grupy Add Mesh. Jak wybiorę sobie Add Mesh, to zobaczę, że jest tych wtyczek tylko kilka. No chyba, że włączę jeszcze z Shiftem klikając Testing. Będzie ich trochę więcej. I teraz mogę sobie takie wtyczki tutaj pooglądać. Na przykład mogę dodać Rock Generator, mogę dodać geodezyjne półkule lub też domy, można powiedzieć, ale to nie są domy. I mam tutaj włączoną oczywiście tą Extra Objects. Mogę włączyć także Bold Factory, ewentualnie Archimesh. To są wtyczki, które działają. Pozostałe sprawdzałem, nie za bardzo działają, więc nie ma sensu ich teraz pokazywać. Więc po włączeniu takich wszystkich wtyczek mogę sprawdzić jeszcze, w którym miejscu ich szukać, ponieważ jak włączę wtyczkę, to mogę nie wiedzieć, gdzie pojawi się element interfejsu, który taką wtyczkę aktywuje. Czasami trzeba użyć wyszukiwania, wpisać po prostu nazwę operatora, a to są takie najbardziej prymitywne wtyczki, które takie coś dodają. Po prostu pojawia się nowe polecenie w Blenderze i tyle. Natomiast te wtyczki mają tutaj napisane, że Archimesh można szukać w widoku 3D, w menu ADD, w meszu i w Archimeszu. Więc jak wezmę sobie widok 3D, to jest ten obszar tutaj, menu ADD to jest to i proszę zobaczyć, jest rzeczywiście mesh, Archimesh, zgadza się wszystko. Tak samo jak popatrzę na przykład, co jest w Bold Factory, widzę znowuż ta sama ścieżka, view, ADD i mesh. A więc mam napisane mniej więcej, gdzie jest położenie tego obiektu, który dodaję.
No więc teraz tak, jak wtyczki mam włączone, zobaczmy jak wygląda nasze menu. Widzieliśmy przed chwilą zresztą. Zobaczcie, że doszły do niego nowe rzeczy. Na przykład mam coś takiego jak Rock Generator. Pojawiły się te domy geodezyjne. Mam także Bolt, to jest wtyczka dodająca śrubki. No i jest oczywiście Archimesh. Na przykład weźmy sobie Bolt. Bolt jest to wtyczka o dość sporej konfiguracji, która dodaje zwykłą śrubkę. Wykonanie takiej śrubki nie jest może jakoś szczególnie skomplikowane, ale zawsze zabiera trochę czasu. A ta wtyczka pozwala nam generować różne śrubki, na przykład możemy wygenerować sobie śrubkę lub nakrętkę. Więc już mamy taką różnorodność. Sama nakrętka może być dwóch rodzajów. Może być hex lub lock. W tym momencie mam jeszcze dodatkowo taki panel tutaj i mogę sobie ewentualnie tutaj pokombinować i troszeczkę pozmieniać wygląd tej nakrętki. Więc mogę jakieś takie rzeczy porobić. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj jest skok gwintu na przykład, a więc gwint może być gęsty albo rzadki. Jest mnóstwo ciekawych opcji. Ale zobaczcie jeszcze przez chwilę na tą nakrętkę. Więc nakrętka może mieć również coś takiego jak zakończenie. To może być zakończenie typu Phillips, więc taki krzyżyk jest w środku na śrubokręt. Może być także coś takiego jak Allen, to jest w tym momencie taki sześciokąt. I mamy także różne rodzaje główki w takiej śrubie. Mogę je sobie powybierać z menu i po prostu mam od razu gotowy, wymodelowany, elegancki kształt. Oprócz tego mogę także mieć coś takiego jak odległość śrubki od gwintu, długość po prostu tych elementów, ich grubość, jeżeli potrzebuję. No jest po prostu cała masa różnego rodzaju fajnych parametrów. Warto się tym pobawić, poszukać sobie różnych ustawień. Jeżeli uznacie, że taka śrubka Wam się podoba, zawsze można zapamiętać wszystkie te ustawienia w Operator Presets. I mam tutaj kilka takich śrub zapisanych. Jest na przykład dziwna śruba z poprzedniego nagrania, ponieważ nagrywam to już chyba czwarty raz, muszę przyznać. Tak czy inaczej, można sobie z tych presetów korzystać. Kolejna wtyczka to jest coś takiego jak Geodesic Dome. Jest to wtyczka, która wstawia z pozoru prymitywne obiekty, ale jeżeli się im przyjrzeć, to można je ładnie skonfigurować i dodać do nich wiele różnych ciekawych opcji. Na przykład jest tutaj główne coś, mam możliwość wybrania ścian różnych opcji, mam możliwość wybrania jakichś hubów, strutów i innych elementów. Nawet nie wiem, co to znaczy, nie korzystam z tej wtyczki. Więc jak wrócę do main, to mogę wybrać sobie po prostu rodzaj obiektu geodezyjne. To mogą być siatki różnego rodzaju. Zobaczcie, to mogą być cylindry. W przypadku takiego cylindra chociażby można wybrać sobie rozdzielczość, z którą taki cylinder jest budowany. Mogę mieć także ilość podziałów w pionie. Mogę mieć skalę tego cylindra i mogę także go rozciągnąć na przykład w osi X. Zobaczcie, tak może wyglądać. Mogę go także rozciąć i w tym momencie określić, że on będzie rozcięty na przykład tak w połowie, a oprócz tego mogę określić również fazę tego rozcięcia. A więc mogę generować rozmaite krzywe kształty, które pochodzą z cylindra, ale nie są już tak naprawdę cylindrem. Więc jest to dosyć rozwinięta wtyczka i dużo ciekawych rzeczy można tutaj zrobić. Macie na przykład tutaj parabolę, to jest taki dosyć nisko rozdzielczy model, przynajmniej na razie. Paraboloida, zobaczcie, tak wygląda. Całkiem spoko obiekt i całkiem sporo możliwości, więc można sobie tutaj zrobić mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Jest oczywiście torus, jest kilka ciekawych rzeczy z torusem, ale już nie będę wszystkiego pokazywał, ponieważ szkoda czasu. Macie także następną wtyczkę, to jest tak zwany Rock Generator. Jeżeli dodam takie coś, to powstaje jakiś taki glut podobny do kamienia, to może jest z pewną dozą wyobraźni, ale tak czy inaczej jest to wtyczka do generowania różnego rodzaju skał i kształty tych skał wybiera się po prostu z menu. Macie na samym dole coś takiego jak preset i można wybrać sobie na przykład kamień rzeczny. Kamień rzeczny charakteryzuje się tym, że ma łagodne kształty i jak widać on tu nie ma jakichś takich ostrych załamań, ostrych jakichś wystających krawędzi. Można sobie zrobić kamień, który jest piaskowcem, gdzieś tam w górach prawdopodobnie erozyjne działanie wiatru i środowiska powoduje, że kamienie powstają w formie takich dziwnych kształtów. Mogę wybrać sobie na przykład teraz coś takiego jak lód. Kostka lodu, lekko nadtopiona, proszę bardzo, zaokrąglone kształty, żadna filozofia. Mogę wybrać sobie sfejkowany ocean. To jest coś takiego, co ma przypominać powierzchnię oceanu, przynajmniej jakiś taki fal do renderowania może się przydać. I mam także coś takiego, co nazywa się asteroid. Jeden z moich ulubionych kształtów. Może wyłączę teraz tą siatkę, aby nie przeszkadzała. Mogę dać tutaj także Shade Smooth. O, nie mogę, ponieważ już znikło to moje całe menu i w tym momencie jestem w normalnym trybie edycji. Więc w trybie edycji tak naprawdę ten obiekt wygląda w ten sposób. To jest nic innego jak tylko zwykły jakiś wielościan, który dodatkowo został potraktowany brutalnie subsurfem. Wszystko to siedzi w modyfikatorach, a potem ten subsurf został jeszcze dodatkowo, no, że tak powiem, zmielony lub też poprzesuwany, poniszczony troszeczkę za pomocą modyfikatorów displays. Zobaczcie, jak to wygląda. Cała wtyczka dla tego jednego nieszczęsnego wielościanu zrobiła taką akcję, że podzieliła go na początku subsurfem, później jeszcze raz to zrobiła i później dodała do niego displays 1, 2, 3 i 4. I teraz
Te displaysy to są tak naprawdę displaysy zdefiniowane w oparciu o teksturę, a ustawienia tej tekstury mogą być bardzo różne i tych tekstur ustworzonych zostało też kilka tutaj. Tak to wygląda, więc cała ta ilość pracy, którą musiałbym zrobić ustawiając te wszystkie parametry, została w jednej chwili zrobiona dla mnie przez tą wtyczkę. Jeżeli usunę taki kamień, dodam jeszcze jeden, to mogę sobie teraz w tych parametrach określić, jak będzie wyglądał ten kamień, czyli jak on się będzie zachowywał. I oczywiście to generuje różne jego postacie, a więc mogę mieć skalę na X, skalę na Y, mogę kombinować z jego z jakimś tam skręceniem na przykład, albo czymś więcej. No i co, mogę określić, jaka jest siła deformacji i to wszystko będzie powodowało, że kamień będzie się zmieniał. Będzie oczywiście bardziej lub mniej jakoś tak dziwnie zrobiony. Zobaczcie, że to całkiem fajnie działa. Można sobie robić różnego rodzaju głazy w ten sposób. Ok, co jeszcze mi zostało? Popatrzmy w to menu. O tych wtyczkach już powiedziałem. No to teraz czas na ekstras i na to, co jest tutaj. Więc to jest jakby zestaw elementów, które dodawane są przez wtyczkę o nazwie Extra Objects. Pokazywałem, gdzie ona jest włączona i zacznijmy może od samych początkowych rzeczy. A więc Single Vert jest to pojedynczy wierzchołek. Dodaję po prostu pojedynczy wierzchołek i automatycznie Blender jest ustawiony w tryb edycji. Zauważcie, że tutaj jest Edit Mode. Więc w tym przypadku, gdy zacznę dodawać nowy obiekt, to w trybie edycji to menu będzie wyglądało już inaczej. Mogę na przykład dodać Plane i to będzie od razu w trybie edycji jakiś obiekt, który stworzy mi siatkę dookoła centrum znajdującego się w środku układu współrzędnych. Jeżeli takie coś zrobię, no to będę miał obiekt już jakby w ten sposób zbudowany. Jeżeli dodam sobie single vert i od razu będzie tutaj origin i vert mirrored, to w tym momencie będę miał dodatkowo jeszcze dodany modyfikator, który będzie odbijał mi całą geometrię, którą w tym obiekcie dodam. A więc jak dodam sobie plane'a, spróbuję go obrócić i przesunąć, to w tym momencie zobaczę, że na osi X powstaje odbicie lustrzane tego obiektu. Tak to działa. Nie jest to żadna filozofia, nie jest to żadna wielka tajemnica, ani super wypas. Tak po prostu działa modyfikator mirror, który tutaj jest dodany automatycznie. Więc mógłbym zrobić to równie dobrze samemu z ręki, gdybym chciał. No ale wtyczka mi takie coś zapewnia, więc po co się męczyć. Ok, następna rzecz, która jest w tym menu, to jest coś takiego jak Round Cube. Zauważcie, że mamy tutaj dwa rodzaje kul, które można wstawić. Pierwsza to jest UV Sphere, czyli taki najzwyklejszy rodzaj kuli. Odsunę go trochę na bok, żebyśmy mogli go popodziwiać przez chwilę. Kula czuje się dumna z tego powodu, że ją podziwiamy. Możemy dodać także Icosphere i możemy dodać właśnie z tej wtyczki trzeci rodzaj kuli, czyli tak zwaną okrągłą kostkę. I okrągła kostka wygląda tak. Jeżeli się dobrze przyjrzycie tym obiektom, to okaże się, że każdy z nich ma inną budowę. Każdy z nich ma zupełnie inną siatkę. I to jest dosyć ważne. Tutaj mówimy o czymś takim jak topologia. Siatka, a raczej budowa tych obiektów określana jest przez ich topologię. I w tym przypadku mamy topologię trójkątno-czworokątną, ponieważ są czworokąty i trójkąty. Tutaj mamy topologię trójkątną tylko i wyłącznie, bo są same trójkąty, a tu mamy topologię tylko czworokątną, ponieważ są same czworokąty. No i to jest po prostu jeden ze sposobów na wstawienie kuli, która będzie wyglądała no, jak kula, zależnie od ilości podziałów, które tu mamy. Popatrzmy jeszcze przez chwilkę na opcje, które były do wyboru podczas wstawiania tego obiektu. Mamy tutaj dosyć spore menu i można kombinować z ustawieniami. Mogę tutaj mieć na przykład coś takiego jak presety i z tych presetów gotowych już mogę wybrać sobie na przykład clay bar. To jest z takiej kuli zrobiona cegła o zaokrąglonych krawędziach, czyli taka cegła jakby z gliny ulepiona. Mogę mieć także z innych presetów wybrane na przykład octahedron. Zobaczcie, ile ciekawych obiektów można generować z takiej wtyczki. Można także wybrać sobie na przykład quad sphere. To jest to samo prawie, taka piłka jakby. Dosyć ciekawe obiekty i można kombinować później z tymi opcjami, które tutaj są. Można zmienić corners na edges, można zobaczyć, czy jest jakaś liniowość, czy coś się tutaj będzie zmieniać. No więc to już jest do wyczajenia. Ja tych opcji dokładnie teraz nie będę opisywał. Następna opcja, którą mamy w dodawaniu z tej wtyczki Extra Objects, to jest coś jak Math Function. I jest to moim zdaniem jedna z najlepszych funkcji w tej wtyczce, ponieważ można robić niesamowite rzeczy dzięki temu. Jeżeli jesteście nauczycielami matematyki albo uczycie się matematyki i chcecie wygenerować sobie wzór jakiejś funkcji w przestrzeni używającej dwóch zmiennych, to proszę bardzo, mamy tutaj wzór takiej paraboloidy obrotowej. Więc jeżeli teraz ten wzór zmienię, na przykład napiszę sobie sinus x, standardowa funkcja, plus ewentualnie cosinus y, żeby było ciekawiej, to mam, dostaję taką powierzchnię i to jest oczywiście wykres tej funkcji, zrobiony w formie mesza. Nie ma tutaj oczywiście osi, ta funkcja sobie liczy sama położenia wszystkich wierzchołków, ale jeżeli chcemy, to możemy zmienić rozmiary troszeczkę tej sceny i zobaczyć, co będzie, gdy zwiększę ilość przestrzeni dostępnej dla tej funkcji. Jak się okazuje, dostaję ładną, pofałdowaną, równomiernie powierzchnię. Mogę nawet zwiększyć jeszcze więcej tych punktów dodać, i w tą stronę również. I ponieważ widzę, że tutaj tracę precyzję i coraz większa się robią te ściany, to mogę także zwiększyć ilość tych ścian.
aby mój wykres był bardziej precyzyjny. Jeżeli będę około setki gdzieś miał ustawione, to w tym momencie zobaczę, że to jest całkiem fajnie zrobiona powierzchnia. No i tu można kombinować. Można wpisywać swoje własne równania i dzięki temu otrzymywać różne, rozmaite funkcje. Na przykład, co będzie, jeżeli pomnożę przez siebie takie dwie funkcje? Jeżeli jedna z nich wynosi 0, to wtedy wynik całej funkcji będzie wynosił 0, więc jak to będzie wyglądać? No i okazuje się, że właśnie jakoś w ten sposób. A co by było, gdybym podniósł takie funkcje do kwadratu? To teraz zobaczmy. Mam tutaj sinus podniesiony do kwadratu razy kosinus podniesiony do kwadratu. No jak widać, po prostu rośnie gęstość tych wszystkich małych elementów, ale wiemy, że sinus kwadrat plus kosinus kwadrat to jest coś w pobliżu jedynki, z tym, że tu mamy dwie różne zmienne, ale wykres wychodzi i tak dosyć podobny. Ciekawe rzeczy zaczynają się dziać wtedy, kiedy podzielę przez siebie takie dwie funkcje. Tutaj mam dzielenie kwadratów i bam, nagle wychodzi coś straszliwego. Zobaczcie, jak to wygląda, jeżeli tam zajrzę do środka. No jest to oczywiście bardzo stroma funkcja, bardzo gwałtownie się zachowująca. Mam tutaj pełno ekstremów i dlatego ona jest właśnie taka dziwna. No więc co można byłoby zrobić? Podzielmy po prostu zwykłe funkcje przez siebie. To się troszeczkę uspokoi i teraz zobaczcie, jak to wygląda. Dziwnie, prawda? Dziwnie dlatego, że czasami w mianowniku pojawia się 0 na skutek tego cosinus x, więc moglibyśmy ewentualnie wstawić tutaj nawias, napisać sinus x plus cosinus y. Wydaje mi się, że to niekoniecznie będzie 0, a przynajmniej nie tak często. I dzięki temu dostanę coś takiego. Bam! Jak widać, nie polepszyło to wcale rezultatu, a nawet go trochę pogorszyło. Spróbujmy to w takim razie rozciągnąć jeszcze bardziej. Jak widzę tutaj 100 metrów, to jest jeszcze mało, a to dlatego, że niestety gęsto tutaj te wszystkie asymptoty się pojawiają. No i cóż, możemy dać jeszcze ewentualnie trochę więcej geometrii. 256 to jest max, więc nic więcej nie wymyślimy i dostaję między innymi taki dziwny las, w którym można ewentualnie próbować błądzić. Ciekawa rzecz matematyka. Warto poznawać tego typu funkcje i sobie oglądać, jak wyglądają ich wykresy. Może nie jest to super precyzyjne, ponieważ tutaj brakuje mi geometrii, no ale i tak widać, jak się zachowuje funkcja, więc to już jest coś. Sam sinus x minus cosinus y na przykład wyglądałby jakoś tak, dosyć spokojny, ale możemy także zrobić sinus x razy y, po prostu. I zobaczyć, co wyjdzie. I wychodzi wtedy coś takiego. Zobaczcie, pojawiły się jakieś wzory, jakieś układy. No więc fajna rzecz. I jest to funkcja, która, no znaczy jest to wtyczka, która pozwala wprowadzać funkcje 2D i robi z nich po prostu wykres. Ten wykres możemy nawet ładnie wyrenderować później, jeżeli będziemy chcieli. Dobra, teraz tak, w presetach nic tutaj nie mam, jest tylko wartość domyślna. Mogę sobie zapisać coś jeszcze, na przykład jako iloczyn. Sinus x razy y napiszę. Nazwa będzie zastąpiona na coś takiego, aby nie było gwiazdek w nazwie. No i jak zapiszę, to mam teraz coś takiego sinus x, y tutaj. Podkreślenie jest traktowane jako spacja. Ok, następny element, który mogę dodać z tej wtyczki, to jest kolejna funkcja matematyczna, ale w tym przypadku jest to już funkcja całkowicie szalona. Wyobraźcie sobie, że teraz każdą oś tutaj można przedstawić w formie funkcji dwóch zmiennych. A więc każda oś x, y i z będą zależały od jakichś dwóch parametrów i to będą po prostu wartości wyliczane przez funkcję. Więc to jest funkcja funkcji, tak jakby każda oś opisana jest osobną funkcją, dlatego nazywa się to x, y, math surface. I tego typu funkcje mogą być bardzo skomplikowane, jak widzicie tutaj równania, są takie dosyć groźnie wyglądające, ale są tylko dwie zmienne, u oraz v. I pozwala to generować geometrie, które naprawdę wyglądają dosyć zaskakująco i ładnie. Mam tutaj na przykład skorupkę ślimaka. To jest matematycznie opisana krzywa, która jest krzywą 3D, która składa się właśnie z takich funkcji. Mamy tutaj kilka presetów, które można zmieniać. A więc możemy na przykład sobie wybrać wstęgę Mebiusa, jeżeli ktoś chce. To jest wstęga, która ma tylko jedną powierzchnię. Niesamowity, dziwny obiekt w naszej przestrzeni. Świetnie wygina umysł, jeżeli się nad tym trochę zastanowić. Możemy wstawić sobie na przykład coś takiego jak heksahedron. Jakiś taki dziwny obiekt. Zobaczcie, wygenerowany za pomocą funkcji znowuż. I teraz, jeżeli będę zmieniał te równania, to oczywiście funkcja wyliczy je na nowo. Mogę dać na przykład sinus u do potęgi piątej. Wtedy wychodzi, że te zaokrąglenia i zaostrzenia są jeszcze silniejsze. A jak dam tylko do kwadratu, to on robi się od razu taki jak parasolka. No więc możemy kombinować. Nic dziwnego, że odbija, ponieważ na y są tylko dodatnie wartości teraz, nie? Więc możemy dać na przykład sinus u po prostu i wychodzi wtedy taki dziwny balon. Więc możemy się pobawić tym. Zachęcam. Możecie także zmienić ilość obiektów do generowania. Można zmienić różnego rodzaju parametry, które tutaj są podane. One będą używane do generowania tych kształtów. No więc mamy cały, że tak powiem, wypas matematyczny.
i myślę, że warto to pokazać nauczycielom matematyki i zobaczyć, co powiedzą. Może powiedzą coś ciekawego. Zobaczcie, tutaj jest ciekawie zamknięta sfera. Spróbujcie takie coś wymodelować ręcznie. A tak wpisujemy wzór i matematyk mówi, sprawę rozwiązałem. Świetna sprawa. Ok, następne rzeczy, które można wstawić z tej wtyczki, może już nie są tak ciekawe, ale są równie pożyteczne. To znaczy, mogę wstawić sobie obiekty mechaniczne, takie jak połączenia rur. Na przykład weźmy sobie elbow. Elbow to jest takie ramię, albo łokieć, można powiedzieć. I w tym momencie mogę sobie zmienić na przykład kąt nachylenia tego ramienia przy jednoczesnym zachowaniu średnicy tych rur. To jest dosyć ważne. Spróbujcie zrobić zgięcie rur przy zachowaniu ich średnicy i jednocześnie mieć matematycznie dokładne połączenie. Mogę tutaj sterować ilością wierzchołków oczywiście. Mogę sterować niezależnie długością każdego segmentu z tych rur. Więc to bez problemu idzie ustawić. I ta wtyczka pozwala wstawiać różnego rodzaju połączenia. To są połączenia na przykład takie, jak przed chwilą, ale może być także na przykład połączenie tego typu. Więc mam tutaj możliwość kontroli każdego jakby elementu osobno. Mogę oczywiście zmienić kąt między nimi, więc to jest T-joint, tak zwane połączenie w kształcie litery T. Mogę także zmienić sobie na przykład coś takiego, jak dać cross-joint albo Y-joint. Jest jeszcze N-joint. W N-joincie mam zestaw rur, które są połączone ze sobą centralnie i mogę określić, ile tych rur jest. Więc mogę dać tych rur naprawdę sporo. Oczywiście jak przegnę, to wychodzą dziwne rzeczy, bo to jest zwykła matematyka, nic więcej. Więc mogę otrzymać jakieś dziwne kształty, jeżeli spróbuję się tym pobawić. Ale jeżeli potrzebuję mieć złączenie kilku rur pod jakimś tam kątem, no to matematycznie wykonane ono jest tutaj doskonale. Wtyczka to po prostu liczy dla nas. I cześć! I fajna rzecz. Następna rzecz, którą mogę tutaj wspomnieć, to jest coś takiego jak regular solid. To są bryły, które można uznać za bryły foremne, przynajmniej w pewnym takim uproszczeniu. Bryła foremna, matematycznie rzecz biorąc, to jest bryła, która składa się z takich samych ścian, połączonych krawędziami, bez żadnych dziur i bez żadnych ugięć. Więc w tym przypadku zobaczycie, że z trójkąta można zbudować czworościan. Jest to elegancka bryła, tak zwana platońska, bryła foremna. I oprócz tego można zbudować jeszcze inne bryły, na przykład z kwadratu. Wiecie, co będzie, jeżeli połączy się kwadraty. Powstanie coś takiego, co nazywa się heksahedronem, czyli najzwyklejszym w świecie sześcianem. Nie jest może to zbytnio odkrywcze, ale teraz pomyślcie, co będzie za bryła, jeżeli użyję dołączenia ścian pięciokątnych. Ile będzie ścian, żeby pięciokąty zamknęły jedną przestrzeń w sposób taki całkiem ścisły? Nie dam czasu do namysłu. Od razu powiem, że jest to 12-ścian foremny. Nazywa się dodekahedron i mamy tutaj pięciokąty. One oczywiście są tutaj zrobione z czworokąta i trójkąta, ale równie dobrze mogłyby to być n-gony i wtedy też bez problemu mielibyśmy 12-ścian. Taki obiekt jest dość trudno wymodelować i można to zrobić zaczynając od UV-sfery. W starych tutorialach nawet pokazywałem, jak to zrobić. Mamy także coś takiego jak oktahedron, czyli kolejna bryła foremna, którą można zbudować z trójkątów. Trójkąt jest szczególnie uniwersalny. Można z niego zrobić już przynajmniej dwie bryły foremne, a tak naprawdę brył foremnych z niego można zrobić więcej. Na przykład można zrobić ikosahedron, to jest 20-ścian i ten 20-ścian również składa się z trójkątów. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy nie dałoby się zrobić jakiejś większej bryły foremnej, ale przypuszczam, że gdyby się dało, to tutaj ona byłaby w tym menu do wyboru. Możemy także zrobić bryły, które są półforemne, więc składają się na przykład ze ścian dwóch rodzajów. I możemy sobie wybrać presety, które są zebrane tutaj. Możemy na przykład wybrać sobie rombiko... Jak to przeczytać? Rombikosidodekahedron. Świetnie. No to teraz mam coś takiego. Więc jeżeli chcecie wygenerować różnego rodzaju bryły, półplatońskie albo platońskie, albo nawet zupełnie nieforemne, no to ta wtyczka to jest po prostu skarb. Tutaj mamy disdiakisdodekahedron. No świetnie. A wygląda tak niepozornie dosyć. Fajnie wygląda. Z samych trójkątów. Ale nie są to trójkąty równobożne. Ok, więc na tym tutaj trzeba poprzestać. Mamy to już opowiedziane. Mechaniczne rzeczy teraz. Weźmy sobie teraz coś takiego, aż jeszcze sprawdzę. A jeszcze można dodać trójkąt, przepraszam. Ten trójkąt jak dodam, to też jest dosyć ciekawe. Mogę dodać trójkąt, który będzie trójkątem równobocznym. Wystarczy tylko, że wybiorę sobie stąd equilateral. To jest trójkąt równoboczny, przynajmniej ja w to wierzę. Ale możemy również wybrać sobie trójkąt prostokątny. Pach. Mam trójkąt prostokątny, ekstra. Bardzo zabawne. Ale mogę również podzielić sobie ten trójkąt w określony sposób. I to już jest ciekawe, ponieważ w tym momencie wydaje mi się, że to są dwusieczne kątów poprowadzone, ale nie mam pewności. Trzeba by sprawdzić. Mogę też zrobić, albo może to są takie linie, które sięgają do środka ściany na przykład. Są też takie. Możemy też zrobić sobie coś takiego, na przykład są trzy kłady. To też ciekawie wygląda. No to wygląda tak, jakby prowadzone było właśnie do tamtego kąta. I mamy także jeszcze sześć kładów.
Coś takiego się dzieje z trójkątem. No więc matematycy wiedzą pewnie lepiej, co to jest i jak można z tym pracować. Ja tutaj się nie będę za bardzo wymądrzał. W każdym razie możemy sobie trójkąt z takimi podziałami wstawić. Jeżeli kogoś to cieszy, no to niech skacze z radości. Ma w takim razie co chciał. Dobra, następne rzeczy to są rzeczy mechaniczne. Mamy tak, pipe jointy, o tym opowiadałem, ale zapomniałem opowiedzieć o gearsach. Gear to jest coś takiego jak koło zębate. I to jest bardzo uproszczone koło zębate. Prawdziwe koła zębate są znacznie bardziej skomplikowane. Mają inną powierzchnię zupełnie tutaj. No a tu możemy zmienić tylko kilka prostych ustawień. Możemy zmienić na przykład, jak bardzo zębate jest to koło. Jeżeli przegniemy, to pojawią się błędy. Możemy także zmienić na przykład kąt nachylenia tych zębów, jeżeli uznamy, że nam to do czegoś jest potrzebne. Możemy także zmienić na przykład średnicę tego koła wewnętrznego, a co z tym idzie, sposób, w jaki te zęby wystają. No teraz to mam raczej coś w rodzaju wiatraka niż koła zębatego. Więc tego typu opcje mam dostępne. Mogę także zmienić na przykład coś takiego jak skręcenie albo skrzywienie tego obiektu. Mogę przekręcić na przykład te zęby i mogę dodatkowo jeszcze je podnieść. W związku z tym robię takie dziwne koła zębate, które wcale nie są takie proste do wymodelowania. Tak to wygląda w takiej prostej rzeczy. Mam tutaj kilka presetów. Na przykład jest coś takiego jak koło zębate, które ma zęby skierowane do środka. Aby takie koło otrzymać, wystarczy tylko podać promień ujemny i w tym momencie wszystko się odwraca na lewą stronę. Ok, następna rzecz, którą tu możemy wstawić, to jest koło mechaniczne, ale które wygląda jak robak. Worm to robak, ale to jest tak naprawdę ślimak w tym momencie. Taki obiekt, ślimacznica można powiedzieć. Jego również można skonfigurować na takie dosyć ciekawe sposoby. Więc myślę, że to już pozostawię Wam. Możecie sobie to pobadać troszeczkę. I teraz następne obiekty, już ostatnie, które można dodać, to są obiekty takie jak torus. Mamy twisted torus, jest to torus skręcony, a więc taki dziwny obiekt, który no po prostu jest skręconym torusem. Wymodelowanie tego to jest, no powiedzmy sobie, rzecz nie najprostsza, ale daje się zrobić coś takiego również ręcznie. Z tym, że zabiera to zawsze czas. Mogę sobie taki torus tutaj troszeczkę poskręcać. Kilka skręceń można mu dać. Można dać więcej segmentów, mniej na przykład tych segmentów i wychodzi mi coś takiego, co przypomina na przykład taki łańcuszek z kości czy z czegoś. Dziwna rzecz. Całkiem ciekawa moim zdaniem. Mam tu jakieś presety? Nie mam. Więc zapiszmy sobie ten preset jako kości. Zapisane. Następna rzecz, którą mogę dodać, to jest torus super toroid. I wygląda on jak zwykły torus, ale mogę sobie także za pomocą takiego torusa zrobić coś innego. Mogę na przykład zrobić, zaraz popatrzmy, tutaj jest ilość segmentów, zobaczcie, mogę sobie zmienić z tego torusa, znaczy zrobić z tego torusa coś takiego jak taki właśnie prosty wielokąt. Mam tutaj ring manipulator, mogę nawet skrócić niektóre ściany i wtedy jest jeszcze lepiej. Weźmy sobie na przykład segmentów parzystą ilość. Na przykład 12 i teraz zobaczcie, jak ciekawie wygląda taki torus. Całkiem spoko. Można kombinować tutaj z różnymi ustawieniami. Można zrobić na przykład coś takiego. Taki dziwny kształt, podobny troszeczkę do jakiegoś pudełka, czy przykrywki, czy fotela z lat 70. na dworcu. Nie wiem, można zgadywać, co to jest. Ok, inne rzeczy jeszcze, które możemy dodać, to jest torus knot, czyli węzeł zaplątany z torusa. Bardzo ciekawy obiekt, bardzo elegancki, wręcz efektowny. Można za jego pomocą na przykład fajnie wizualizować materiały, ponieważ on odbija się sam w sobie, więc tu na przykład byłoby odbicie tej części. On rzuca także na siebie cień. W związku z tym bardzo dobrze widać światło na tym obiekcie i zachowanie się powierzchni, jeżeli ona jest błyszcząca zwłaszcza. Można sterować rozdzielczością tego obiektu. Maksymalna wartość to 256, nie jest to aż tak dużo, żeby nie dało się tego na komputerze bez problemu przetwarzać. I można także zmieniać rodzaj. Rodzaj z pierwszego na drugi, jak zmienię, to mam po prostu inny rodzaj węzła. To jest jakiś bardziej skomplikowany splot. Oczywiście nie da się tego rozplątać. Albo mamy trzecią wersję, to jest tego typu węzeł. No przepraszam. Tak to wygląda. No i to jest w zasadzie wszystko, co w tej wtyczce mamy do wyboru z tych menu. Zostało mi jeszcze do opowiedzenia, do czego służy Discombobulator. To była jakaś osobna wtyczka. I do czego służy to menu Extras. Więc zacznijmy może od tego Discombobulatora. Zobaczcie, że teraz nie mam żadnego obiektu wstawionego i Discombobulator jest nieaktywny. Ale jeżeli wstawię sobie Plane'a, to w tym momencie mogę przy takim zaznaczonym obiekcie wybrać znowuż Discombobulator, on jest teraz aktywny. Jeżeli go wybiorę, nagle, bam, pojawia się takie dosyć skomplikowane okno. No i tutaj jest mnóstwo różnych opcji, które można sobie poustawiać. Ja po prostu kliknę OK. I w tym momencie z mojego Plane'a zrobiło się coś takiego. No, powiecie, ale wypas. Nie ma się tutaj w zasadzie czym podniecać. Ale jeżeli wezmę takiego Plane'a i ten Discombobulator wybiorę jeszcze raz, to mogę tutaj włączyć opcje związane na przykład z rekurencją. Na przykład 3 mogę ustawić.
Mogę tutaj zrobić jeszcze dodady jakieś, cokolwiek to znaczy. No i jest tutaj także informacja o użyciu. Można sobie to przeczytać spokojnie. No i teraz zobaczymy, co będzie, jak wcisnę OK. Ciach, dostałem nagle coś takiego. Bam! I zobaczcie, jak to wygląda. Trochę to przypomina powierzchnię jakiegoś statku kosmicznego. Być może fragment powierzchni z Gwiazdy Śmierci. Nie wiem, czy Gwiezdne Wojny oglądaliście. Pewnie tak. Ewentualnie jakieś miasto, które można byłoby oglądać z wysoka i liczyć na to, że ono rzeczywiście tak będzie wyglądać. Oczywiście ten mój plane był mały, w związku z tym ciasno tutaj jest i powstało dużo tych obiektów, w dodatku się przecinają i to może nie być najfajniejsze. Ale jeżeli będziemy ostrożnie wybierali takie ściany, to jest szansa, że wyjdzie nam to bardzo ładnie. Mamy szybki generator dość skomplikowanej geometrii. Tutaj jest geometria na mniejszym poziomie troszeczkę i tutaj na jeszcze mniejszym, przypomina takie guziki od klawiatury trochę. I to jest nasz oryginalny plane, któremu nic się nie stało złego. Tak działa diskombobulator. On po prostu bierze powierzchnię i ją miętoli na różne sposoby, uzyskując różne dziwne kształty. Ok, następna rzecz, która tutaj jest, to jest menu Extras. I znowuż mamy tutaj sporo różnych obiektów. Na przykład diamenty. Jeżeli chcieliście kiedyś posiadać diamenty, to proszę bardzo, wreszcie macie na to szansę. Diament za darmo całkiem. I w dodatku można jeszcze wybrać sobie, jak ma wyglądać. Więc po prostu macie pełen wypas. Jeżeli komuś jeszcze uda się takie diamenty sprzedać, no to w ogóle jest król, że tak powiem, i pozazdrościć. Dobra, szanowni państwo, wiadomo, o co chodzi, jest to model diamentu, w presetach nic ciekawego nie mam, mogę sobie wybrać jeszcze jakiś inny obiekt, który też jest diamentem, to jest po prostu zwykły diament, troszeczkę prostsza struktura, troszeczkę prostsze opcje tutaj, które mogę sobie poustawiać i ostatni z tych elementów, które można dodać w ten sposób, to jest gem, przepraszam, tutaj jeszcze raz menu. Mam tutaj gem, to jest jeszcze prostszy kamyk, ale moim zdaniem najładniej się renderuje, to zależy oczywiście od geometrii. Więc takie mam do wyboru diamenty, które mogę dodać do sceny. No i wtedy oczywiście można renderować jakieś piękne kamienie szlachetne, czy coś, co się po prostu błyszczy i przyciąga wzrok. Chcę jeszcze sprawdzić, co będzie, jak dodam diament. Rzeczywiście, można tutaj określić, ile jest tych jego podziałów, więc na przykład taki sześciokątny wygląda troszeczkę ładniej, moim zdaniem. A to jest oczywiście sprawa gustu. A o gustach dyskutować za dużo nie będziemy. Teraz następna rzecz to jest Beam Builder. Jest to coś takiego. Budowa działa, można powiedzieć, albo budowa promienia, ale tak naprawdę to jest taka podpora, taki element szyny może. Coś takiego. I teraz istnieją różne ustawienia dla tego obiektu. W tym przypadku mamy coś takiego jak szerokość, wysokość i tak dalej. Jest także głębia tego obiektu, czyli jak jest długi. I to się może przydać do budowy różnego rodzaju profili używanych na budowie. Jeżeli macie na przykład most, który chcecie wymodelować, albo jakieś szyny postawić, albo położyć jakieś belki na dachu i te belki muszą mieć określony profil, to ten profil właśnie można tutaj zrobić. Profile do wyboru są na przykład takie jak profil U. To jest taka zwykła szyna, która może być oczywiście na przykład troszeczkę niższa, nie ma żadnego problemu. Może mieć także pewien dosyć skomplikowany kształt, może tak wyglądać. No więc jest troszeczkę tutaj opcji do wyboru. Zobaczcie, że to może być szyna, która wygląda na przykład w ten sposób, całkiem spoko. Jak koryto się robi. Ale mamy także inne profile. Może być na przykład profil C, może być profil L, jeżeli jest nam to do czegoś potrzebne. Profil I też bardzo ciekawie wygląda. No więc polecam uwadze. Możecie spróbować zrobić coś z tego ciekawego. Wezmę sobie ten thickness jeszcze zmniejszę. Oj, tutaj mam elegancko teraz profil taki jak normalna litera i tylko bardzo rozdeptana. Zwykła szyna. Na pewno takie widzieliście gdzieś na budowach. No, jeżeli chodzicie po budowach oczywiście. Dobra, więc teraz następna rzecz, którą można wstawić z ekstrasów, to jest coś takiego jak Wall Factory. I to jest, szanowni państwo, niesamowita wtyczka, ponieważ ona służy do generowania średniowiecznych ścian zamków. Ma tutaj masę opcji różnych, bardzo fajnych. Na przykład teraz mamy ścianę zbudowaną z cegieł o różnej wysokości, ustawionych w różny sposób i jeszcze dodatkowo okno z takim fajnym łukiem. No więc jest to coś, co no, buduje się przez jakąś taką dłuższą chwilę. A tu mamy wstawione od razu i jest gotowe. Na dzień dobry. Mamy takie coś jak różne opcje, na przykład ile jest od góry tego muru, ile jest na przykład z dołu. Więc okno może być wysoko na przykład na murze albo nisko. Mam także, czy okno jest z lewej strony, czy z prawej, gdzie ono stoi, to określa już jakby sama wielkość tego muru. No i mam także zmienność różnego rodzaju wśród tych cegieł. Mogę mieć na przykład zmianę szerokości, czy tam wysokości tych cegieł. Mogę mieć ich ogólną różnorodność. Mogę mieć także, jak wygląda minimalna lub maksymalna wielkość takiej cegły. Więc zobaczmy, są także bardzo wąziutkie cegiełki tutaj, jak kamyki wyglądają. Można sobie to w ten sposób poustawiać. Można także zmienić coś takiego jak grout. Grout to jest odległość pomiędzy cegłami, miejsce przeznaczone na zaprawę. Jeżeli zwiększa na przykład grubość tego grout, to w tym momencie cegły ustawione są troszeczkę rzadziej.
Czy to nie jest fajne? Mamy także zmienność tego growtha, więc on może być na przykład cieniutki, może być grubszy. No oczywiście jak przegniemy z tą wysokością czy szerokością, to mogą się te cegły za siebie zacząć brzydko nakładać. Więc nie ma co szaleć z tymi parametrami. Lepiej, żeby one zostały na jakimś takim poziomie sensownym. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. Mamy także coś takiego, jak na przykład możliwość zrobienia okrągłych ścian. Z tym, że w tym przypadku wyłączę sobie te openings, bo to jest po prostu zwykła dziura w ścianie, i włączę radial. W tym momencie cegły układane są na powierzchni ziemi, tworząc coś w rodzaju takiego placu, na przykład dziedzińca, albo jakiegoś rynku, czy czegoś takiego. Mogę także zrobić zaokrąglone, co powoduje, że powstaje iglo, eleganckie iglo. I jeżeli teraz włączę sobie openings, to w tym momencie w tym iglo może się pojawić otwór. W tym momencie wygląda on jak taka, no niestety, niezbyt ciekawie umieszczona dziura w formie okna. Jeżeli wyłączę tego typu opcje, zobaczcie, mam teraz zwykły mur, który ustawia się, no tak jak powinien, tylko bardzo dziwnie, bo gęsto. Pewnie jakiś parametr pozostawiłem tutaj niezbyt zdrowej wielkości. Tak można sobie kontrolować wygląd tych okien. Dodatkowo okien można dać więcej. Jeżeli przejadę trochę niżej, to mam ten openings i tutaj jest guzik repeat i w tym momencie włączam powtarzanie okien. One się wtedy będą po prostu powtarzały. Można sterować ich wysokością, można sterować ich wcięciem, ewentualnie tym, ile ich tam jest, jak daleko są od poziomu. Bevel to jest po prostu jak głęboko, o, widzę, że wywołałem nawet błąd w wtyczce, pewnie jakiś numeryczny. Bevel to wydaje mi się, że powinna być taka obudowa dookoła. No i chyba tak, faktycznie zmienia to odległość, znaczy grubość tych takich dodatkowych obramowań. Okej, okay. Mamy także coś takiego jak górny taki łuk. Można ten łuk wyłączyć, jeżeli ktoś go nie chce mieć. Można włączyć dolny łuk, jeżeli chcecie. Zobaczcie, ile tu jest możliwości. Po prostu, no, można powiedzieć masakra. Można nawet sterować nachyleniem tego łuku. Można sterować jego grubością. Więc, no, świetna rzecz. Jeżeli ktoś chce generować ściany średniowieczne, to po prostu lepszej wtyczki to chyba nie znajdzie. Mamy także coś takiego jak sloty. To jest możliwość tworzenia takich przestrzeni w ścianie, które są przeznaczone na przykład dla strzelców. Jeżeli wyłączę sobie okna, to zostają mi tylko takie sloty. I te sloty również mogą się powtarzać. Oczywiście one mogą być z pewnym odstępem ustawione, więc mam teraz po prostu dziurę dla strzelca, no, który może przywalić nam prosto w oko z łuku. Mamy także inne rzeczy jeszcze. Możemy do takiego muru dodać elementy, które będą na przykład tymi takimi nagłówkami. Nazywają się one krenele. No i tutaj jest ich szerokość, może być ich więcej, jeżeli chcemy. Zwykle zamki miały coś takiego, bo za nimi również można się było schować i na ukos atakować wszystkich ziomków, którzy podchodzili bez pukania od dołu. Mamy także coś takiego jak półka. Półka, która dodawana jest do takiego muru z jednej albo z drugiej strony. Tutaj mamy backside. W tym momencie jest z drugiej strony, tak jak widzicie. No i oczywiście z taką półką też można zrobić sporo rzeczy. Na przykład powiększyć jej szerokość, wysokość, głębię. Okay? Można sobie ustawić ją na różnych wysokościach, z różnej strony, więc no, jest pełna swoboda, elegancka rzecz. Jeżeli chcielibyście robić taki zamek, to spróbujcie, naprawdę warto. I można dodać sobie do tego jeszcze schody, jakby było mało do szczęścia. Schody, które można troszeczkę poszerzyć, można je trochę przedłużyć. No i oczywiście można je ustawić też tak, jak chciałbym, żeby stały. Okay? Mogą się zaczynać również na przykład wyżej, co jest trochę bez sensu w tym przypadku, ale zamki miały różne konstrukcje, więc można by było kombinować. Mogą być wysokie lub niskie. Pełna swoboda. Jest to jedna z fajniejszych wtyczek. Ona kiedyś istniała jako plugin, który nazywał się Masonry, a teraz to jest po prostu wbudowane bezpośrednio w te Extra Object. Wszystkie te wtyczki kiedyś były osobno, teraz się połączyły. Co mamy jeszcze w Extras? Zobaczcie. Mam coś takiego jak Simple Star, czyli sposób na generowanie gwiazdki. Gwiazdkę robi się po prostu podając, ile jest punktów, które się na nią składają, i to wszystko. Można określić jeszcze promień, jeżeli chcemy. Promień wewnętrzny. Okay? Można mieć tego typu gwiazdkę. I wysokość. Nic nadzwyczajnego. Można w presetach sobie coś tam pozapisywać, jeżeli chcemy. Następny obiekt, który możemy wybrać, to jest coś takiego, co nazywa się Step Pyramid. Czyli taka piramida schodkowa, która przypomina troszeczkę świątynię Inków albo Majów. Mamy tutaj sporą konfigurację, więc można sobie pokombinować z tymi opcjami, troszeczkę poustawiać, na przykład można zrobić sobie okrągłą taką piramidę, jeżeli ktoś chce, do wieży Hanoi na przykład się nadaje. Popróbujcie. Można także zrobić coś takiego jak plaster miodu. Ta wtyczka wstawia element, który przypomina taką siatkę, tworzoną jak plaster miodu. No i można zmienić nawet grubość tych obramowań tutaj. Jest do tego celu coś takiego jak grubość krawędzi. Więc powstaje dosyć ciekawy kształt. Jeżeli chcecie generować siatkę, to jest to jeden z lepszych sposobów. Tym bardziej, że mogę później wcisnąć na przykład Ctrl 2
i zarzucić subsurf na to, a subsurf będzie tą siatkę dzielił i tworzył takie ładne, okrągłe dziurki w środku. Mamy także coś takiego jak możliwość wygenerowania czajniczka. Czajniczek ten pochodzi prawdopodobnie z 3D Studio, a przynajmniej w jakichś tego typu programach był używany. W Blenderze mamy małpkę. Dobrze, że Blender ma swój własny model. Ten model również ma jeden pierścień tutaj, jest więc jakoś tak topologicznie równoważny, mniej lub bardziej z torusem. Ma także siatkę, którą można oddzielić. To mogę zaznaczyć na przykład tę część siatki i na przykład ją podnieść. To będzie przykrywka osobna zupełnie. Oprócz tego, że mogę dodać taki czajniczek, istnieje również inny obiekt, który mogę dodać, a mogę go sobie wybrać stąd. I zamiast teapot mogę wybrać sobie łyżkę do herbaty. Jest to mało znany feature, który jest ukryty w tej wtyczce, więc jeżeli ktoś chce wymodelować łyżkę, to już nie musi, ponieważ łyżkę już ma wymodelowaną. Oczywiście można sobie zmieniać tutaj rozdzielczość i ta łyżka może mieć naprawdę gęstą geometrię, co nie przekłada się może na jej piękno. Ostatnia rzecz to jest Menger Sponge, czyli coś takiego, co nazywa się gąbką Mengera. Obiekt ten to fraktal, czyli taka bryła, z której powtarzając pewną operację, tworzy się dość skomplikowaną geometrię. W tym przypadku z takiej kostki wycięto taki element i zrobiono to na każdej ścianie, tak jakby na wskroś. I można teraz zmienić level na 2, aby powtórzyć każdą taką operację we wszystkich tych mniejszych sześcianach, które tutaj były w narożnikach. Jeżeli zrobię coś takiego kolejny raz, to powtórzę tą operację jeszcze raz i tak dalej. Mogę tutaj dojechać do poziomu 4 i to jest blokada, ponieważ jak wpisuje się więcej, to ta wtyczka już więcej nie robi. Prawdopodobnie dlatego, że ilość geometrii, która by tu powstała, byłaby zbyt wielka dla Blendera. Na poziomie 4 wierzchołków, które tutaj zostały utworzone, jest już 295 tysięcy, a na poziomie 3 mamy ich tylko 15 tysięcy, więc o rząd jest więcej. Więc prawdopodobnie ilość tych wszystkich elementów poszła w miliony i to grube, gdybyśmy chcieli taki obiekt zrobić na poziomie 5. Tak czy inaczej jest to ciekawy obiekt i wygląda dość efektownie, zwłaszcza jak się do niego przybliżyć i zajrzeć do środka. Więc włączyłem teraz poziom 4, czekam chwilę, aż się zrobi. Teraz mogę włączyć sobie widok perspektywy i wjechać do środka. Przynajmniej troszeczkę mogę tutaj sobie polatać. Jak wcisnę kropkę na klawiaturze numerycznej, Blender przeskalowuje jakby widok i mogę się do tego obiektu przybliżyć trochę głębiej. Mogę być na przykład w samym jego środku. Tak to wygląda. Oczywiście gdybym chciał być naprawdę blisko jakiegoś elementu, nie ma problemu. Muszę tylko włączyć tryb edycji. I teraz zaznaczyć sobie jakiś element 1 i teraz mogę wcisnąć kropkę i jestem wycentrowany na tym elemencie. Oczywiście kropka na klawiaturze numerycznej, a więc teraz mogę sobie bezpośrednio wewnątrz tego fraktala siedzieć i nawet oglądać jego szczegóły. Całkiem fajna sprawa, polecam, wygląda efektownie. A już przy renderowaniu z ładnym światłem, z atmosferą, na pewno będzie robił spore wrażenie. Tak czy inaczej jest to fraktal. Polecam również dowiedzieć się czegoś o fraktalach. Jest to fascynująca dziedzina matematyki. Polecam się dowiedzieć o tym, czym jest wymiar Hausdorffa i tego typu fajne rzeczy. Naprawdę będziecie nieźle zaskoczeni. Oczywiście, jeżeli ktoś tego jeszcze wcześniej nie wiedział. Ok, no i teraz trzeba powiedzieć o tym, co możemy dodać jeszcze. Jakie obiekty jeszcze można wstawić do Blendera? No i będą to obiekty, nie oszukujmy się, dość standardowe. One po prostu znajdują się w tym menu tutaj. Więc teraz tak, to menu oczywiście się może zmieniać za pomocą wtyczek. Jak widzieliśmy, tutaj dodałem sobie nowe opcje, których wcześniej nie było. Tak samo pewną opcją jest dodanie wstawiania obrazków, import images as planes. To jest możliwość, którą daje nam Blender. Mogę zaimportować sobie na przykład film. No mam tutaj jakiś tutorial, więc go zaimportuję tak z Gupia Frant. I proszę bardzo, zaimportowałem film jako teksturę i ta tekstura jest ustawiona na obiekcie, a obiekt ma takie proporcje, jakie proporcje miał ten obrazek, który tutaj importuje. Gdybym chciał importować na przykład logo PKB, którego nie mam tu pod ręką, to pewnie również dostałbym jakiś kwadratowy na przykład obiekt. Ale tego typu wtyczka włączana jest w ustawieniach za pomocą add-ons. Jak wybiorę sobie all i poszukam image, zobaczcie, że znajduje wtedy coś takiego jak import-export, import images as planes. Jest to wtyczka, która znajduje się, zauważcie, nie w widoku 3D, nie tutaj gdzieś, gdzie mesh nam pokazywano wcześniej, tylko można ją znaleźć w file import images as planes or add mesh images as planes, czyli to jest jej nowa lokalizacja. Poprzednio była tylko i wyłącznie w tym file import i tak dalej, czyli należało jej szukać o tutaj. Zobaczcie, ona teraz tutaj również jest, ale oprócz tego przeniesiono ją do tego menu i znajduje się w miejscu, gdzie jest image.
Ok, teraz po kolei. Jakie można dodać jeszcze obiekty? Przede wszystkim krzywe. Krzywe istnieją w trzech takich jakby dziwnych typach. Pierwszy rodzaj krzywych to są krzywe takie jedno- lub dwuwymiarowe. Mamy tutaj krzywe, które są na przykład bezierem. To jest krzywa, która składa się po prostu z wierzchołków. Te wierzchołki można sobie przesuwać, a jednocześnie skojarzone z tymi wierzchołkami są takie promienie wodzące, które można sobie obracać, skalować i tak dalej. W tym momencie robię edycję tej krzywej, a krzywa układa się pomiędzy tymi wierzchołkami w jakiś tam sposób. Krzywa Beziera ma to do siebie, że zawsze przechodzi przez swoje wierzchołki. Mogę także dodać inną krzywą, która nazywa się NURBS. NURBS jest to krzywa, która również ma wierzchołki, ale nigdy przez te wierzchołki nie przechodzi, przynajmniej nie domyślnie. Można ją tak ustawić, żeby przechodziła. Więc jeżeli spróbuję z taką krzywą coś robić, to ona będzie znajdowała się pomiędzy wierzchołkami, ona się ułoży pomiędzy nimi, starając się tak jakby do nich dopasować. O tym powiem nieco więcej w przyszłości, bo o krzywych planuję zrobić osobny materiał. Możemy także wstawić sobie coś takiego jak circle, to jest zwykły circle, to jest kółko zrobione w oparciu o krzywą Beziera. Możemy także wstawić sobie NURBS circle, troszeczkę inne kółko, niby tak samo wygląda. Zauważcie, że jak z góry popatrzę równiutko, to prawie się idealnie nakłada, ale nie dokładnie. Tutaj jest troszeczkę inna jakby trajektoria tej krzywej. W NURBS-ach jest sytuacja taka, że oczywiście leżą one pomiędzy wierzchołkami. W związku z tym generuje to troszeczkę inną krzywiznę. Usunę teraz te obiekty. Możemy także dodać sobie coś takiego jak path. Path to jest ścieżka. Bardzo przydatny obiekt, składa się z pięciu wierzchołków, które można sobie dowolnie układać, ale dodatkowo ta krzywa ma tak ustawione parametry, że sięga pierwszego i ostatniego wierzchołka, a więc mogę kontrolować miejsce, w którym ona się zaczyna i w którym się kończy. Bardzo wygodna rzecz do ustawiania różnego rodzaju dziwnych krzywizn. Nadaje się na przykład świetnie do modelowania kabli, różnego rodzaju rur i tak dalej. Kolejne krzywe, które możemy wstawić, są niezbyt często używane, ale są, więc są to takie krzywe jak na przykład ta, którą tutaj dodaję, kółko oczywiście znowuż z NURBS-ów zrobione. Mamy także powierzchnię i ta powierzchnia jest powierzchnią, która wymaga już sporej ilości wierzchołków, ale mogę te wierzchołki sobie tutaj nawet rozwijać, jak będę chciał. Nacisnę teraz klawisz E, dodaję w ten sposób nowe elementy powierzchni. Jak widzicie, mogę sobie tworzyć takie wstęgi albo różne inne fajne rzeczy. Więc tak to działa. Oczywiście definicja tej powierzchni jest zależna od położenia tych wierzchołków. Okay? One będą ją deformować. Dostaje ładną, wygładzoną wstęgę. Taka powierzchnia, aż miło popatrzeć. Inna rzecz, którą mogę dodać, to jest także cylinder zrobiony z takich krzywych. Mogę dodać sobie także sferę zrobioną z krzywych. Może ją osobno postawię. Jest to sfera, którą również mogę deformować na sposoby już znane wcześniej. Czyli mogę wyginać ją jakoś tak i ona się tam jakoś będzie zachowywać. Tak to dziwnie wygląda. No, elastyczne obiekty, trochę gumowe się wydają. Mamy także torus, więc to już jest raczej sprawa znana. I znowuż jego geometria jest taka dosyć ciekawa tutaj. Można kombinować i coś z nimi tam robić. Nie będzie się jakoś tam wyginał w sposób okrutny. Już powstał jakiś koszmarek z tego, co widzę. Teraz kolejne obiekty, które można dodać, to są obiekty, które nazywają się metaball. To są bardzo ciekawe obiekty i kod, który je generuje, jest dosyć stary, pochodzi z lat 90. Przynajmniej taka chodzi plotka wśród programistów. Więc jak dodam sobie ball, to wygląda trochę podobnie do kulki, chociaż siatka nie jest najpiękniejsza. To, co jest ciekawe, to to, że gdy dodam kopię takiej kulki przez Shift D, to ta kulka może się łączyć jedna z drugą. Teraz zależnie od tego, co ustawię sobie w parametrach, mogę dać troszeczkę większą precyzję. Muszę uważać, żeby nie była zbyt wielka, ponieważ to obciąży mocno blendera, no to wtedy mogę te obiekty mieć bardzo fajnie sklejające się i dzięki temu mogę tworzyć takie ładnie wyglądające jakieś cząsteczki, na przykład jakieś misiaczki i różne inne rzeczy. Mogę oczywiście powiększyć takie kulki, przeskalować i wychodzi coś takiego na przykład. Teraz te obiekty sklejają się dlatego, że mają w podstawie tę samą nazwę. To jest na przykład kapsuła, taki obiekt przypominający troszeczkę pigułkę albo jakiś czopek. Mam także coś takiego jak plane, to jest taki płaskawy dosyć kwadrat. Mogę go trochę rozciągnąć, tak będzie wyglądał. Widzimy coś takiego. Mogę także dodać jeszcze obiekt, który wygląda jak elipsoida. Elipsoida, czyli takie jajowate coś. I dodatkowo cube, czyli taki obiekt w kształcie klocka. Oczywiście te obiekty będą się ze sobą sklejały i teraz ich sklejanie się ze sobą, no może być fajne, ale może być też denerwujące. Co jeżeli byśmy nie chcieli, żeby one się sklejały? Pamiętajcie, że żeby je przesunąć, to w ogóle trzeba zaznaczyć to kółko, które je otacza, a nie sam obiekt, ponieważ jak zaznacza sam obiekt, zaznaczają się wszystkie, tak jak widać. Natomiast kółkiem możemy je po prostu kontrolować.
skalować na przykład. Więc teraz co zrobić, żeby one się oddzieliły od siebie? Otóż one się ze sobą łączą tylko dlatego, że mają nazwę złożoną z tego samego rdzenia. Jeżeli kliknę w panel obiektu i zmienię nazwę takiego obiektu, na przykład tego elementu, na przykład na, no niech to będzie obiekt kwekwe, to w tym momencie ten obiekt się oddziela od reszty i już się nie chce z nimi łączyć. On jest już z innej rodziny. To jest tak jakby inna grupa. Bardzo sprytne i po prostu polega na tym, że nazwa jest jakimś tam wspólnym rdzeniem. I teraz obiekty kwekwe mogą tworzyć swój własny wszechświat, swoją własną rodzinę, klan czy tam mafię. Tak to wygląda. Ok, więc to są obiekty typu metabole. Wykorzystuje się czasami do modelowania na przykład albo do symulacji płynów. Mamy także coś takiego jak tekst. Tekst to jest po prostu zwykły obiekt tekstowy, pisany taką bardzo ubogą czcionką, którą zmieniamy sobie w panelu z tekstem. Czcionki można sobie wybrać inne. Na przykład mam tutaj czcionkę, która jest również na naszym serwisie webowym. Jest to Chakra Punch, bardzo ładna czcionka. Jeżeli chcę pisać, wciskam tab i mogę coś napisać, na przykład PKB. Taka sytuacja. Ok, wyłączę chwilowo siatkę i mam elegancki napis. Zmianę czcionki mogę sobie stąd wybrać. Mogę na przykład wrzucić inny napis, ale podoba mi się ta czakra. Chakra Patch jest świetny krój fontów. K jest takie podobne trochę do złamanego H. No, ma tam swoje zalety, więc to jest tekst. Zwykła krzywa tak naprawdę i ma też sporo ustawień dotyczących krzywych. Inna rzecz jeszcze, którą możemy dodać, jest Grease Pencil, na przykład pusty obiekt typu Grease Pencil. Nic ciekawego, zwykły obiekt podobny trochę do emptego, ale możemy także dodać kreskę. Kreska Grease Pencilowa to jest kreska, która jest już narysowana w modelu Grease Pencil i w animacji 2D byłoby to możliwe do ograniczenia za pomocą pędzla. Zresztą teraz jak popatrzę, musiałbym się przełączyć do trybu malowania, ale do tego celu jest inny tryb w ogóle. Mogę dodać także jeszcze Małpiszona, to jest Małpiszon 2D, znowuż przeznaczony do rysowania 2D i do animacji 2D. Mogę także dodać sobie Armature, to jest element szkieletów, który wykorzystuje się do animacji. Nic nadzwyczajnego, prosty obiekt. Można także dodać siatkę. Siatka to jest lattice. Nic ciekawego tutaj nie widać. W ustawieniach tej siatki mogę sobie zmienić na przykład jej rozdzielczość, ale ta siatka służy tak naprawdę do deformacji obiektów, które będą z nią powiązane. Jeżeli na przykład dodam sobie małpkę, tą siatkę powiększę troszeczkę, tak żeby mieściła mi tego Małpiszona w środku, to teraz mogę do Małpiszona dodać sobie modyfikator taki na przykład jak lattice właśnie i w tym lattice wybrać siatkę, którą tutaj mam. I w tym momencie ta siatka może deformować małpkę. Jeżeli włączę tryb edycji i zaznaczę część tych ścian, to ich rozciąganie będzie mi tą małpkę deformować. Dokładnie tak, jak deformuje siatka. Na przykład małpa może mieć lekko spuchniętą głowę z jednej strony i to można zrobić właśnie w taki sposób. Ok? Tak może wyglądać Małpiszon teraz. Więc to jest lattice. Możemy także dodać jeszcze różne obiekty empty. I tych obiektów empty jest cała masa, ale one zawsze są takie same, to znaczy one są puste. To jest zwykły obiekt, który się nie będzie renderował, który po prostu służy po to, aby coś zrobić ciekawego z pewnym miejscem w przestrzeni. Mogą być pokazywane jako kółka, jako klocek na przykład, co jest może trochę mylące. Ale jeżeli ktoś dodaje obiekt empty, to wie co robi, najczęściej już nie trzeba mu powtarzać, że to jest hej, to jest obiekt empty, to nie jest mesh. I ostatni obiekt to jest image. Wszystkie te obiekty można konfigurować z panelu obiektów empty, a co do image'a można dodatkowo go jeszcze wczytać. Musiałem tu mieć jakiś obrazek, więc może weźmy sobie home, piotao, weźmy nagrania, no i tutaj jakiś obrazek mógłbym wybrać. Weźmy sobie na przykład podstawowe tryby pracy. Zostało to wczytane, jest to film, ale tak naprawdę działa normalnie jak obrazek. No i mam tutaj, proszę bardzo, jakiś poradnik zrobiony w formie obiektu empty. Można go obracać, skalować. To są obiekty empty. Co dalej mamy w menu? Dalej w menu mamy image. I teraz images as planes pokazałem. Natomiast reference i background to są metody wstawienia obrazka do tła, które będą nam pokazywały... O, tu mam jakiś obrazek, JPEG. Nie wiem, co to jest, jakiś public statement. Mogę sobie w ten sposób wstawić obrazek i teraz zarządzać jego ustawieniami. Więc to jest nic nadzwyczajnego. Przypomina to troszeczkę to, co mieliśmy w starym Blenderze. Pozwólcie, że przez chwilę uruchomię starego Blendera. Pokażę go tutaj. Zobaczcie, jak on elegancko wygląda. No, miły, świeży interfejs. Tutaj mam coś takiego jak background images. A żeby to powiększyć, to muszę chwilę to rozciągnąć. Mam tutaj background images. Jeżeli takie coś kliknę, to tu mogę wstawić sobie obrazek do jakiegoś widoku. I podobne rzeczy mogę teraz zrobić z tymi obrazkami dodawanymi właśnie jako background, no albo jako reference. Teraz światła. Światła, które mogę wstawić, wyglądają bardzo skromnie. To są takie zwykłe punkty,
które oczywiście mają różne działania na scenę, więc nic nadzwyczajnego tutaj nie ma. Światło typu sun ma taki promień wodzący, to jest kierunek padania tego światła, może świecić w taką stronę, w którą stronę skierowany jest ten promień. Mam także światło typu stożek, mogę sterować wielkością tego stożka oraz jego jakby rozłożeniem, więc mam tutaj manipulator, który ładnie pozwala ten stożek ogarnąć. Ok, tak to jakoś działa. Mam także światło typu powierzchniowego, to jest niewielka przestrzeń, niewielka powierzchnia, która świeci, którą mogę również rozciągnąć, która będzie działała tak, jak chcę, żeby działała. No i to jest takie światło, które jest troszeczkę bardziej zmiękczone. Pokażę może później, ale to dopiero w materiale dotyczącym tego, jak działa światło i co jeszcze możemy oświetlić na scenie, w jaki sposób. Następnie możemy wstawiać light proby. Light proby to są elementy dotyczące Eevee, czyli tego renderera, który działa w viewporcie i służą po prostu do określania, jak zachowuje się światło w przestrzeni sceny, czyli w tym obszarze, który widać na ekranie. Następna rzecz, którą możemy dodać, jest oczywiście kamera, przy czym kamera aktywna jest pokazywana z takim pełnym trójkątem. Jak dodam teraz drugą kamerę, to i tak aktywna może być tylko jedna z nich i w tym przypadku jest to ta pierwsza aktywna. Jak chcę ją zaktywować, klikam Ctrl 0 na klawiaturze numerycznej, przełączam się wtedy w widok tej kamery i oczywiście ona wtedy jest aktywna, a ta druga jest już wtedy nieaktywna. Mogę w ten sposób ustawić sobie kilka różnych kamer. Trzeba uważać, bo można na kamerę przełączyć też inny obiekt jakiś. Ostatni obiekt, który tu jest, to jest speaker. Znaczy nie ostatni, tylko przedostatni. To jest głośnik, którego mogę użyć do generowania dźwięku na scenie, a później na przykład wyrenderować dźwięk ze sceny. Jest tutaj coś jak render audio, więc dźwięk również można renderować. I mam coś takiego jak pole siłowe. Pola siłowe to są takie narzędzia, które służą do symulacji i najczęściej związane są z oddziaływaniem jakiegoś pola sił z obiektem, który się na przykład przesuwa albo zachowuje się w jakiś określony sposób. I te pola są różne. Oczywiście teraz tego nie mogę pokazać, ponieważ musiałem dodać jakiś system cząstek albo chociażby brył sztywnych i wtedy dopiero moglibyśmy z tym pracować. No ale jest sporo różnych ciekawych rzeczy, które tutaj można powstawiać. Takie pola mają swoją konfigurację, no i mogą być dosyć interesujące. I to jest chyba wszystko. Na samym końcu jest troszkę jak Collection Instance. I teraz jeżeli zrobię sobie na przykład nową kolekcję, którą nazwę Zupa, no napisałem coś innego, ale to nie ma takiego wielkiego sensu, Zupa, to teraz w tej kolekcji mogę mieć na przykład coś takiego jak klocek i jednocześnie kulkę. Niech oni sobie siedzą, one są w tej kolekcji, to są dwa obiekty. I teraz w mojej kolekcji, która jest być może zupełnie inną kolekcją, jakąś kolekcją 2, mogę na przykład mieć coś takiego, tą kolekcję może ukryję, jak wstawienie instancji pochodzącej z tamtej kolekcji. Jak wstawię sobie instancję kolekcji Zupa, to od razu pojawiają mi się te dwa obiekty tutaj. Ale nie mogę tych obiektów edytować w żaden sposób. Zobaczcie, że tutaj zablokowany jest tryb obiektowy. Jest tylko taki tryb, nic więcej. W związku z tym, jedyne co mogę zrobić, to te obiekty skalować, obracać, może przesuwać i tyle. Nie mam nad nimi innej kontroli i dzięki temu te obiekty pozostają zawsze nietknięte, są takie same, a jednocześnie nie zużywają dużo pamięci, bo to jest tylko instancja, to jest kopia jakby taka wirtualna tego, co istnieje w tej kolekcji gdzieś tam wcześniej. Dzięki temu mogę na przykład łączyć różne pliki i na przykład mieć wszystkie modele w osobnym pliku, a później do innego pliku je zaimportować i wtedy nie mogę tych modeli zmienić, ponieważ one są z jakiejś tam biblioteki z zewnątrz. Tak działa na przykład robienie tej instancji kolekcji. Ok, więc opisałem mniej więcej wszystko, co w tym menu możemy mieć i wstawianie obiektów, przynajmniej w widoku 3D, mamy z grubsza opowiedziane. Nie pokazałem kilku rzeczy. Na przykład nie pokazałem wtyczki, która znajduje się w grupie Dodaj krzywą, a są tutaj takie wtyczki. Wystarczy tylko, że popatrzycie. Mamy takie coś jak ekstra obiekty dla krzywych, szybko pokażę. Mamy także coś takiego jak Ivy Gen, mamy Sapling Tree, więc te wtyczki warto również zobaczyć, chociaż przynajmniej raz. Zobaczcie, ile teraz mam tutaj różnych krzywek. Przed chwilką było ich znacznie mniej. No i cóż, mogę dodać sobie na przykład romb. No i mam romb zrobiony z krzywej, ale jest także do niego cała konfiguracja. Mogę zmienić sobie to na przykład na jakiś rodzaj łuku albo inne obiekty, które tutaj są. Weźmy sobie na przykład distance. No akurat distance może nie jest zbyt ciekawy. Jakiś prostokąt i tego typu rzeczy. Więc to mogę dodać. Mogę dodać na przykład coś takiego jak profile zrobione z krzywych, na przykład gwiazdkę. Jeżeli zmienię rodzaj krzywej, na przykład na Nurbsa, to gwiazdka się robi taka ładniej zaokrąglona. Bezier będzie wyglądał w ten sposób. Więc mam tego typu możliwości. Mogę wybrać sobie koło zębate, które wygląda dziwnie, ale w modelu poli wygląda w ten sposób. Jest całkiem niezłe. No więc mamy tutaj mnóstwo możliwości fajnych i polecam uwadze całe to menu. Mamy także coś takiego jak węzły.
Tych węzłów możemy mieć tutaj całkiem sporo. Mamy jakąś ilość skręceń na przykład, więc one się mogą jakoś dziwnie plątać, kręcić i tak dalej. Możemy mieć ilość obrotów jeszcze, więc całkiem ciekawe rzeczy powstają. I wtyczka generuje to na krzywych tak z pewną gracją, można powiedzieć. W meszu było to troszeczkę trudniejsze. Teraz co jeszcze tu mamy? Mamy coś takiego jak curly curve. I to jest krzywa, która stanowi tego pewnego rodzaju ozdoby. Jeżeli będziemy wybierali sobie z presetów na przykład, to nic nie znajdziemy, ale jest tutaj typ krzywej i ten typ krzywej się zmienia. I można wybrać na przykład różne tego typu ozdoby, które przydają się na przykład do robienia jakichś ornamentów. Jeżeli wezmę taką krzywą w zakładce geometria, spróbuję powiększyć trochę parametr depth, to w tym momencie mogę uzyskać pewną grubość. I już od tego jest niedaleka droga do zbudowania jakichś fajnych, fikuśnych ornamentów, na przykład z gipsu czy z czegoś. Jeżeli weźmiemy sobie teraz wtyczkę, która jest w stanie sadzić drzewa, to zobaczymy, że taka wtyczka dodaje nam do sceny elegancko wyglądające drzewo. I jest to drzewo zrobione z krzywych, a więc każdy element tutaj to jest tak naprawdę krzywa. I teraz w rozwinięciu w tym panelu mam całą grupę różnych ciekawych opcji. I mam także coś takiego jak na przykład presety. Mogę załadować preset, który jest innym rodzajem drzewa. Teraz to jest bodajże wierzba, zaraz zobaczymy. Nie, to nie była wierzba. Teraz mam wierzbę. Coś, co przypomina wierzbę rzeczywiście ze swojej struktury. Mam także inne presety, które na przykład wyglądają jak biała sosna. To jest takie drzewko. Całkiem fajnie wygląda, fajnie rozgałęzione. No i mam tutaj różne ustawienia, na przykład rozkład gałęzi. Proszę zobaczyć, że na żywo się aktualizuje. Bardzo wygodna funkcja, chociaż może być także niestety obciążająca dla komputera. Możemy mieć jakieś pętle. Możemy mieć jakieś zerodek losowe, więc mogą generować się zupełnie różne przekroje tych drzew. Mamy także inne presety, na przykład coś takiego jak mała sosna, czyli tak naprawdę choinka. To co jest ciekawe, możemy także włączyć tutaj w formie liści. Gdzieś tutaj włączało się liście, więc weźmy sobie, może rozwijmy opcję geometrii, przejdźmy na liście i kliknijmy pokaż liście. Bam! I w tym momencie mam dodatkowo igły do tej sosny zrobione. No i oczywiście ustawienia tych liści tutaj można zmieniać, więc mogą to być jakieś tam dystrybucje liści, na przykład odwrotna, stożkowa, powiedzmy sobie, że cylindryczna, więc są zupełnie inne układy tego drzewa, no ale naprawdę wygląda to tak, że robi wrażenie. Mam ekstra choinkę. Zobaczmy, co jeszcze można byłoby wybrać, gdybym zmienił geometrię i załadował preset na przykład czegoś takiego jak japońskiego drzewka owocowego. Weźmy teraz, załadujmy do niego liście. Proszę bardzo, pokaż liście. No, wyglądają w ten sposób. Ciekawie dosyć. Takie kwiatki niby na brzegach. Tak czy inaczej, jest to wtyczka warta uwagi. Jest to wtyczka, która pozwala Wam wstawiać na scenę całkiem realistycznie, naturalnie wyglądające drzewa. A to jest przecież dużo. Nie muszę już w tym momencie pracować z takim drzewem od zera. Mam tutaj także wzrost gałęzi. Zobaczcie, ile jest parametrów określających wzrost gałęzi. Jest tutaj też sposób na przykład określenia, jak bardzo będzie ścięta, tak mi się wydaje, korona drzewa, taper crown, to jest taka, na górze jest trochę bardziej płaska z tego co widzę, no to może zależeć od konkretnej opcji. Mam także coś takiego jak rozgałęzianie, mamy tutaj dwa poziomy rozgałęzień, jak wybiorę tylko jeden, to widać, że to drzewo nie wygląda już tak fajnie. Jak wezmę sobie trzy poziomy, no to widzę, że jest znacznie, znacznie gęstsze i fajnie to wygląda, naprawdę bardzo fajna rzecz. Bardzo mi się taka wtyczka podoba, chociaż moje zdanie tutaj niewiele pewnie znaczy. Ale obejrzyjcie sobie ją, naprawdę zachęcam, powinna działać. Taki przynajmniej jest wstępny plan. Ok, teraz gdy usunę te elementy, usuwam osobno gałęzie, osobno liście, ponieważ to są dwa zestawy różnego rodzaju obiektów. No i to, co jeszcze powinno działać, a nie działało ostatnio, to był Archimesh, z tego co pamiętam. Więc mogę dodać sobie tutaj Archimesh i na przykład pokój. I tak wygląda prosty pokój. I teraz opcje tego Archimesha tutaj są dosyć takie, powiedzmy sobie, skromne, ale jest też sugestia, żeby włączyć panel ukryty pod klawiszem N. Jeżeli takie coś zrobię, to mam tutaj całą masę różnego rodzaju opcji związanych z Archimeshem właśnie. Więc teraz mam definicję na przykład pokoju. Tutaj są jakieś rzeczy takie jak wysokość na przykład, grubość ściany. Mogę także określić liczbę tych ścian. Jeżeli takie coś zrobię, no to w tym momencie mam tutaj ścianę, która jest takim narożnikiem. Teraz mogę kombinować z długością jednej ściany, drugiej ściany. Mogę także wstawić jakieś inne obiekty do sceny. No i mam takie elementy tutaj, na przykład jak szafki, schody, dach, jakieś półki, okna z panelem, okna takie zwykłe, mam drzwi na przykład. Te drzwi, zauważcie, mają nawet ładnie zrobioną klamkę. I taką klamkę, z tego co widziałem, gdzieś tutaj też można zmienić. Tutaj jest coś takiego, że to są drzwi otwierane z prawej strony, albo mogą być także otwierane z lewej strony, więc jak wezmę sobie na przykład left open,
to powinien mieć z lewej strony. I rzeczywiście, klamka pojawia się z lewej strony. I teraz, jeżeli wezmę sobie rodzaj klamki, to mogę go zmienić na przykład na taką gałkę fajną. No to też jest całkiem spoko wtyczka. Jak widać, ma sporo różnego rodzaju fajnych opcji. No więc tak to wygląda. No nie ma tutaj chyba za bardzo co kombinować. Może być tak, że na obu stronach dwustronne drzwi. Zobaczcie, że jest nawet szczelinka między nimi. Dodajmy sobie jakąś szafkę typu kabinet i zobaczcie. Mam tutaj osobne ustawienia dotyczące tej szafki. Szafka również może mieć różne dziwne opcje. Na przykład mogą być dwie takie szafki. Teraz każdą z nich osobno mogę konfigurować. A więc mogę pozmieniać im głębokość. Mogę na przykład w drugiej szafce zmienić, żeby była troszeczkę węższa. Są także jeszcze inne fajne ustawienia, jakieś szelwy, na przykład półki czy coś. Tutaj mam teraz 3 półki. Zobaczcie, teraz mam ich więcej. Skończyliśmy część dotyczącą wstawiania obiektów do widoku 3D. Oczywiście w Blenderze nie tylko taki widok mamy. Mamy również inne widoki. Jeżeli dotrwaliście do tego końca oglądając, to warto powiedzieć, że istnieje również coś takiego jak na przykład edytor nodów, do którego wstawiamy obiekty za pomocą Shift-A. Żaden problem. Możemy w edytorze wideo wstawiać sceny. Istnieje takie coś jak Shift-A, ale o tym zdaje się już mówiłem, więc nie muszę się powtarzać. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że temat wstawiania został wyczerpany. No i w zasadzie wypadałoby jeszcze powiedzieć, w jaki sposób można wstawić elementy pochodzące z innych plików. Więc jeżeli mnie jeszcze słuchacie, to tylko wspomnę, że istnieje możliwość wykorzystania menu File i mamy tutaj coś takiego jak Import i Append i Link. Więc jak robię import, to importuję sobie obce formaty, na przykład coś z OBJ, FBX-a, z Collady, inne rzeczy. Coś, co nie jest naturalnym formatem Blendera. Natomiast jak robię link albo append, to wciągam pliki, które pochodzą z Blendera i mogę na przykład kliknąć w taki plik startup i wtedy wchodzę do niego tak, jakby to był katalog, zauważcie. I w środku mam na przykład listę obiektów, które można zaimportować. Na przykład mogę zaimportować sferę, cokolwiek to jest, albo na przykład Blue Pictorial logo. Jeżeli zaimportuję takie logo, to w tym momencie, zobaczcie, pojawiło mi się logo i to jest logo polskiego kursu Blendera. Przypadek? No nie sądzę. Wiadomo. Także możemy w ten sposób wstawiać sobie obiekty do sceny pochodzące nie tylko z samego Blendera, ale również spoza niego. Ok, szanowni Państwo, to był długi poradnik. Dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia. Dzięki, że wytrwaliście.